Wtorek, drugi tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z pierwszej księgi Samuela mamy opis tego, jak Pan Bóg wybrał Dawida na króla. Posłał Samuela do Betlejem, do Jessego, ale nie powiedział imienia jednego z synów Jessego, który ma być królem. I Samuel, kiedy spostrzegł Eliaba, to sobie pomyślał, o, na pewno on będzie królem, bo taki, można powiedzieć, wygląda na króla. Jednak Pan Bóg mówi do niego takie bardzo piękne słowa: nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go nie tak, bowiem jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. Pan Bóg widzi inaczej niż my, ale zaskakujące, i to nie jest zaskakujące, ale zaskakujące jest to, że Pan Bóg widzi nawet inaczej niż Samuel. No bo możemy powiedzieć, my jesteśmy ludzie grzeszni, my to jesteśmy mało jakoś duchowi, my nie mamy rozeznania, ale Samuel, który jest sędzią, Samuel, który ma ducha, Samuel, który jest prorokiem, Samuel, który jest tak blisko Boga. Bardzo podoba mi się ten fragment, bo on pokazuje, że człowiek może być bardzo blisko Boga, a jednak nie myśleć tak jak Pan Bóg, że nie ma takiego stanowiska, nie ma takiego urzędu, nie ma takiego powołania, które by ci gwarantowało, że o, ja tak naprawdę mówię tak, jak mówi Pan Bóg, bo ja tak myślę. Nie, nie, na tym polega właśnie pokora człowieka, na tym polega świadomość tego, że jesteśmy ciągle koniecznie wzywani do słuchania Pana Boga, żeby nie myśleć z góry, że coś jest tak, jak powinien, tak jak my myślimy, bo może nie jest, nie jest. Skoro Samuel się potrafił pomylić, to tym bardziej my, i zanim coś będziemy oceniać, osądzać czy myśleć, że tak naprawdę Pan Bóg chce, to trzeba się naprawdę wiele razy zastanowić, a przede wszystkim rozmawiać, słuchać Pana Boga, bo On nam w taki czy w inny sposób powie, jaka jest Jego wola. Psalm 89 dalej mówi o wybraniu Dawida na króla. Bóg, którego słowa przytacza psalmista, mówi tak: znalazłem Dawida, mojego sługę, namaściłem go moim świętym olejem, by ręka moja zawsze przy nim była i umacniało go moje ramię. To Pan Bóg znalazł Dawida, Pan Bóg znalazł człowieka. Dlaczego nie w Jerozolimie? Dlaczego nie wśród większego rodu? Dlaczego z takiego, a nie innego pokolenia? Dlaczego akurat jego nie spośród jego braci? To są rzeczy absolutnie intrygujące i ciekawe, ale nigdy tego nie będziemy wiedzieli. Dlaczego akurat on, dlaczego Maria z Nazaretu? Jedno wiemy, że Pan Bóg sobie poradzi, tak jak sobie poradził z Szawłem, wybierając właśnie jego, jak sobie poradził wielokrotnie w historii przy objawieniach prywatnych, czy powołując takich czy innych charyzmatycznych ludzi, to jesteśmy głęboko przecież przekonani, że Bóg sobie poradzi. Że te nasze ludzkie patrzenia, nasze ludzkie takie myślenia, że ktoś powinien pochodzić z takiego pokolenia, czy mieć takie rzeczy, to są rzeczy tylko nasze ludzkie. Ewangelia Marka opowiada o tym, jak Jezus z uczniami przechodzą przez zboża, jest szabat, uczniowie zaczynają zrywać kłosy, no znów jest kontrowersja, no bo można im zarzucić, nie jest napisane wprost, że nie wolno zrywać kłosów w Starym Testamencie, ale była taka tradycja, czy był taki zwyczaj. Interpretacja się, można powiedzieć, liczyła bardziej nieraz niż samo prawo, które było bardzo szerokie czy otwarte. Natomiast bardzo piękne jest to, jak Jezus reasumuje czy podsumowuje, tłumacząc, że to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Ten dzień wolny został ustanowiony dla was, żebyście się nie zacharowali, żebyście byli wolni, żebyście też byli panami samych siebie, żebyście byli też panami czasu, bo człowiek może naprawdę się zapracować i 7 dni w tygodniu pracować. I to zdanie Syn Człowieczy jest Panem Szabatu jest przepiękne, bo ono ma taki podwójny wymiar. Po pierwsze mówi, że to człowiek ma decydować o tym, co ma robić w szabat. Skoro to jest dla mnie, skoro ten prezent jest dla mnie, no to ja mogę z nim robić to, co chcę. Przecież jestem człowiekiem i uszanujmy człowieka, jego wielkość, godność, że to nie jest byle kto, że trzeba mu nakazywać z drobiazgami, co on ma robić. Dzieciom się tak mówi, czy nawet dzieciom się tak nie mówi w wielu sprawach. A z drugiej strony Syn Człowieczy w Ewangelii to jest nic innego, tylko tytuł mesjański Jezusa, czyli to Jezus jest Panem Szabatu, to ja tutaj w pewnym sensie, ja decyduję, czy ja mogę decydować, co należy, czy co nie należy robić.
Co to oznacza? W praktyce oznacza to, że ja jako człowiek muszę mieć świadomość, że Bóg dał mi szabat, moje ręce, dał mi dzień wolny, dał mi dzień święty i ja powinienem naprawdę tym dniem tak panować i rządzić, bo to jest mój dzień, żeby pokazać, że ja jestem w życiu wolny, że ja nie jestem zniewolony. A z drugiej strony w sytuacjach wątpliwych, w sytuacjach niepewnych mam się pytać Jezusa, bo to On jest Synem Człowieczym, mam rozmawiać z Nim, słuchać Go i dlatego słuchamy Jego w Kościele, kiedy Chrystus mówi przez Kościół, że w niedzielę trzeba pójść do Kościoła, pójść na mszę świętą, że trzeba się powstrzymywać od pracy, że trzeba poświęcić ten czas rodzinie czy na pogłębieniu wiary. Słuchamy w ten sposób Chrystusa, który mówi w Kościele. I ten duet, kiedy będzie bardzo dobry, to znaczy, kiedy ja będę decydował o tym, co robić w niedzielę i będę to zawsze decydował w porozumieniu z Panem Jezusem, daje mi gwarancję, że nie będę traktował tego przykazania w taki sposób zniewolony czy niewolniczy, ale taki, że to będzie naprawdę dla mojego pożytku. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.